Także to chyba pierwsze, o ile to już jest wiadome, jak sytuacja z Adrią? Jedzie, nie jedzie? Musimy jeszcze te dwa mecze si przegrać, on je do poniedziałku tutaj. A ja myślę, że tę decyzję z nim podejmiemy aż jutro. Definitywnie. Ale zobaczymy jeszcze te dwie polówki, mamy to nagrane, a potem się rozumiem. A gdybyście go brali, to za niego trzeba płacić? Czy on jest darmowy? Jak to wygląda? Jest wolny zawodnik. My możemy jenom wolnych zawodników brać. My nie możemy za nikogo brać. Jasne. Ilu piłkarzy pojedzie na zgrupowanie? Plan był 25-26, ale je možno, že pojede menej. Takže ja by som nechtěl, aby jakost v požom tréninku spadal, takže je možno, že pojede menej zahodný. Kilku młodych piłkarzy było testowanych w tych sparingach. Jest szansa, że któryś z nich się znajdzie? Tych młodych czeka jeszcze dużo roboty. Czyli mamy rozumieć, że oni raczej nie jadą, prawda? Bo skoro pan powiedział raz, że chce pan, żeby jakość była zachowana, drugi raz, że ich czeka dużo roboty, no to raczej oni nie pojadą. Powiem tak, to jest to samo, co z Granelem, że my podejmiemy te decyzje aż można jutro, że chcemy być 100% przesvědčeni, że závodnici, co pojedą z nami, że nám dají jakost. Že ty tři sparingy, co jsme zobáčili, tak jasno ukázali, že nám brakuje větší konkurencie a že jak nebenže zmocnění, tak nás čeká trudný sezon a válka o puchary bude bardzo trudná. Čili ile ještě třeba vzmocnit v takým rádě? Já mám tutaj takový, co jsem měl přigotovené, když vezmeme, že jsme měli odešlo od nás, od tej doby, co jsem tutaj, 9 závodníků. Přišlo 5 závodníků. Prosto. A to je jenom, aby jsme vyrovnali jedna k jednu. Panie trenerze, wyobraża sobie pan, żeby Marcin Kowalczyk był dalej w pana drużynie? Nawet załóżmy, że Śląsk wygra sprawę, wygra spór FIFA. Tak samozřejmě, já bych chtěl, aby Martin Kovalček byl tutaj, protože Martin to je závodník, který může hrát na třech pozicích a takového by nám brakovalo, ale tam není, povím tak, ta ostatná decizia není v mojich rękách. Já jsem to pověděl, že bych chtěl, aby Martin zůstal, ale ta decyzja je, myślę, teďko PZPN, FIFA, UEFA, nevím. No dobře, ale załóżmy, že FIFA przychyla się do tego, co mówi Śląsk i mówi Wołga musisz wykupić Marcina, albo Marcin jesteś zawodnikiem Śląska, prawda? I wtedy Wołga nie wykupuje, Marcin jest zawodnikiem Śląska i co? Chce go pan, czy sprzedajemy go, nie widzimy go w ogóle w składzie? To był zawodnik podstawowego składu, także samozřejmě já jsem to powiedział i Marcinowi, że bym był rád, aby on tutaj został, ale on podjął decyzję, že chce vyjechat, že chce hrát v Rusii a jak to skončí, to jsou spekulace, nevím. Jak pan ocenia v těch třech sparingách, no v zásadě všech nových zawodníků? Chociaż Plaku to pan zná, no to vím, že to tam ta ocena. Já myslím, že všichni, co jsou tutaj noví, tak že jejich podejště do tréninku, do meče, je bardzo dobré a věřím tomu, že dla nás budou zmocnit. A jakby trener ocenił bilans zysków i strat, czy to jest silniejszy Śląsk, słabszy niż w zeszłym sezonie? Na tę chwilę, gdyby już nie było więcej transferów. Powiem tak, taką bilans nie chcę tylko robić po 10 dniach, gdy jsme bardzo twardo, już jsme trénovali, do sparingu jsme šli. My jsme se nepřigotovali na sparinky, na nás bylo vážné, aby jsme, my máme krutké přigotování 4 týdny, aby ta družina byla pokud možno konečně tak dobře přigotovená na pěší meč kucháru, takže ta bilance bych nechtěl teď, to by bylo za krutké.
A ta krótka przerwa w rozgrywkach, pan widzi, że to się jakoś na zawodnikach odbiło? Czy jeśli jak przyszli tutaj i teraz pan ich obserwuje na kolejnych treningach, to nie miało większego wpływu, że mieli tak krótką przerwę? No tak, ta przerwa była krótka, to była 2 tygodnie. Myśmy robili hned na początku badania a musím powiedzieć, że jak mówimy jenom o kondycji, znowu zrobila ta drużyna postęp, ty wyniki są lepsze, ale stale to jeszcze není na poziomu Bundesliga. Panie trenerze, czy ktoś się wybiera ze sztabu szkoleniowego oglądać mecz Miki z Ruda Replay na żywo? To jest w środę, tak? Z tego co pamiętam. Czwartek. My chcemy oba mecze oglądać na żywo, a mieli wyjechać na oba mecze dwa trenerzy. A tak na... Czyli i Łukasz rozumiem i Paweł, tak? Czy... No, może być, my mamy tutaj jeszcze inne możliwości, my jesteśmy na obozie, jeden z trenerów pojedzie z obozu równo do Czernogóry a potem ostatnie mecze na obozie w Austrii pojedzie można znowu Łukasz, jeszcze jeden do Armenii. A na tę chwilę, który przeciwnik byłby korzystniejszy dla Śląska Lichtenera? Ciężko powiedzieć, to zobaczymy po tych dwóch meczach, jak to będzie wyglądać. Fakt, prawda jest taka, że Armenia była to reprezentacja, ale zwyciężyła 4-0 Dunčika. Takže to není nic łatwego. Jak trudno było proti Podgorice, to mieli możliwość zobaczyć w postawie. Takže to nie powiedzieć, a ty przeciwnik. Jaka jest prawda? Z tych sparingów to chyba najbardziej wynika to, że mamy dziurę w obronie, prawda? Że jednak obrona powinna być trochę wzmocniona. Myślę, że jest to dobrze obserwowane. Ja też tak myślę.